Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dalej kontynuujemy sobie przygodę ze Styled Components i w dzisiejszym odcinku opowiem Wam o czymś takim, co możemy porównać do resetu stylu w CSS. Nazywa się to Global Style. Działa w ten sposób, że po prostu możemy do całego naszego projektu przypisać jakieś z góry zdefiniowane style. Zamysł tworzenia tego jest bardzo prosty. W naszym przypadku, używając naszej struktury folderów, wypadałoby to zrobić w folderze Styles. Także przechodzimy sobie do tego folderu, klikamy New File i wpisujemy global-style.js. Następnie musimy sobie zaimportować create global style z styled components, czyli import, następnie create global style from, no i oczywiście ze styled components. Aby to stworzyć, to robimy to w taki sam sposób jak wszystkie inne style, czyli deklarujemy sobie zmienną, u nas niech to będzie const global style, a następnie wywołujemy create global style. No i tutaj w środku piszemy wszystkie nasze style. My na sam początek zróbmy sobie takie podstawowe resety, czyli po prostu dajemy sobie gwiazdkę, odwołujemy się do wszystkich elementów, dajemy im margin na 0, padding na 0 oraz box sizing na border box. Musimy to oczywiście wyeksportować, także tutaj dajemy export, a następnie przechodzimy do naszego głównego, tak jakby folderu, głównej strony. W naszym przypadku będzie to pages index.js, ponieważ chcemy te wszystkie style dla naszej strony głównej. Używając mojego rozszerzenia po prostu wpisujemy sobie tutaj global style, plik sam się nam importuje, my tylko to domykamy i w naszym przypadku, jak możecie zobaczyć, te style zostały zaimportowane, ponieważ nie ma tutaj paddingów ani marginesów. Jeżeli mi nie wierzycie, to zakomentujmy to sobie, odświeżmy i jak widzicie, tutaj są te paddingi i marginesy, natomiast kiedy to odkomentujemy, to tego nie ma. I w ten oto sposób działa global style. W tym odcinku tyle, wielkie dzięki za oglądanie, pamiętajcie o łapce oraz subskrypcji, a my przechodzimy już do kolejnego. Trzymajcie się, cześć!